Raz jesteśmy na czerwonym szlaku, jak widać, ścieżki rowerowej ze śluzy Szonowo do Malborka. Proszę sobie popatrzeć, jaka jest krzywizna tej góreczki. Kiedyś, zanim uregulowano nogat, było to pierwotne koryto Wisły. Teraz pytanie do specjalistów, historyków i przewodników. W którym roku zbudowano te pierwsze mury od strony nogatu zamku malborskiego? Bo na pewno nie w 1260 roku, jak twierdzą. Pod wodą budowali. Ale to jedna małpa napisze, a 100 małp powtarza. Proszę, to było pierwotne koryto Wisły. Taka góra. Także Wisła, tu gdzie idziemy, to mogła być głębokość 6, 7, nawet 8 metrów, czy 9. To sobie wziąć taką już teraz nowoczesną miarę laserowo i sobie odmierzyć, w którym miejscu. I wtedy będziecie mogli mówić, że zamek malborski był zbudowany w 1650. Ale nie, kurde, w 1260. Chyba mi żadnych krzyżaków, żadnych templariuszy. Tylko Germanów, Prusów. Proszę bardzo. I tu się na całej szerokości tak rozciąga. Na całej szerokości się rozciąga. Czyli tu było koryto Wisły cały czas. A ludzie pieprzą bzdury. Nauczyciele następne małpy powtarzają dzieciom. Dzieci powtarzają swoim dzieciom i tak się rodzi nawet nie legenda, tylko jedne wielkie oszustwo, które karmią, kurczę, nas od niepamiętnych czasów. Muszę sobie okulary, kurde, poprawić, bo... O, proszę, tam widać zamek malborski w oddali. I tu koryto Wisły. Tu sobie Wisełka płynęła. A Malbork zaczęto budować pod wodą. No, nikt nie przegoni templariuszy. Templariusze de beściaki. Wszystko robili pod wodą. Nawet się rozmnażały jak kijanki. Prawdopodobnie. Ech, szkoda słów. Nie dość, że oszustwo na wielką skalę, to jeszcze ciągłe powielanie prawd nieprawdziwych. Tak. I tak są uczone. Tak my byliśmy uczeni. Nasze dzieci, wnuki. I się kit wkleja do głów, aby te dzieciory, kurde, były coraz głupsze. Bo jak jest człowiek, wiadomo, debil, no to debilowi nie zapłacą średniej krajowej, tylko dadzą mu minimum, a najlepiej to nic by nie dawali, nawet pozbawili minimum socjalnego. Tak jak robią do tej pory, proszę, koryto Wisły. Patrzcie sobie, ludki, i przestańcie, panowie przewodnicy, pieprzyć bzdury, bo żygać się chce, jak was słucham. Ja przypominam sobie lata 80. Zamek zwiedzałem praktycznie, można powiedzieć, co drugi tydzień. Praktycznie przez cały rok, także w zamku malborskim byłem kilkadziesiąt razy. Ale łbami to nie zryło totalnie. A jeżdżąc w teren, to człowiek zaczyna widzieć. Zaczyna główkować, zaczyna myśleć. Nic nie zastąpi logiki, logicznego myślenia. Proszę, tam widać w oddali wały. Samochód jedzie górą. Czyli to było koryto Wisły, tam daleko, hen. Kto wie, czy to, zanim te wały nie zostały pobudowane, czy to nie było zalane.
jedno wielkie rozlewisko. Tu gdzie jest, co tam jest, Kałdowo, tak? No, tam gdzie jest Kałdowo, w stronę Rakowca, idąc wzdłuż Nogatu. To wszędzie jest od strony północnej, czyli lewy brzeg Nogatu jest obwałowany, a tu jest naturalny bieg, naturalny brzeg Starej Wisły. Popatrzcie sobie na od mapy, poszukajcie sobie w internecie. Dystans 8 km, czas aktywności proszę. 1 godzina 34 minuty 35 sekund. Tam jest tu straszy, kurde, non stop. A co tu będzie? Co tu no będzie? A tu chyba będzie kąpielisko miejskie. Jakiś basen zrobiony jest. Proszę. Też nie wiedziałem, że tu jest takie coś. No, nie, to na ryby to nie służy. Jakiś może retencyjny zbiornik. Ujęcie wody pitnej może. Nie wiem co to jest, nie piszę. Nigdzie. Nie. Ale głębokie to nie jest, bo widać. Nie, nie widać. Z pół metra, może metr. Dobrze, nie? Idziemy dalej. Ale nie wiedziałam nawet. Dalej. Stale się coś zmienia. No, a tu jest ten przepust. No i stąd jest woda pobierana do zbiornika. I wysokość Nogatu reguluje głębokość. Ale pływać tam nie można, bo jest zakaz, co widać na znaku. W oddali. Kolektora deszczowego. W oddali widać zamczysko. I cały czas idziemy prawym stronem brzegu Wisły dawnej. Dobra, to było na tyle, nagadałem się i już wystarczy.